Cześć, witajcie, z tej strony Glitch 79. W jednym z ostatnich filmów udało nam się zdobyć statek Sentinelli z 4 doładowanymi slotami obok siebie. Dzisiaj postaramy się go wymaksować na tyle, na ile to możliwe. Pierwsze, co musimy zrobić, oczywiście rozszerzyć ładownię, rozszerzyć przede wszystkim sloty technologii. No i będziemy wykorzystywać te 4, żeby trochę go doładować. Także poszukamy najlepszych ulepszeń klasy X, ponieważ w 99% ulepszenia X-y są lepsze od S-ek, znacznie lepsze. Postaram się zdobyć te najwyższe, chociaż są one naprawdę bardzo rzadkie i cholernie rzadko wypadają. No ale spróbujemy. Także do dzieła. Z podejrzanych pakietów technologii nie udało mi się ani razu uzyskać ulepszeń klasy X do silników startowych. Nie są one dużo lepsze od S-ek. Jest to raczej drugorzędna funkcja statku, tak? Bo używamy tego do startu, ewentualnie dopalacz. I nie są też dużo lepsze od S-ek. No ale skoro mam wszędzie X-y, chciałem mieć X-y. No a skoro nie znalazłem tego w pakietach technologii, udałem się na stację piratów. Kupimy to od handlarza. Skaner, podtrzymanie życia, wyrzutnia plazmy. Moduł silnika pulsacyjnego możemy mieć z technologii, ale silników startowych już nie, więc kupmy je sobie. Tak przejrzę tylko na szybko, czy są jakieś moduły, których jeszcze nie mam do innych technologii. Ale nie, całą resztę można zdobyć normalnie. No dobra, to wracamy na nasz frachtowiec i dalej działamy z technologiami. No dobra, w miarę ogarnąłem wszystkie modyfikacje klasy X do statku, jakie potrzebujemy. Czyli podejrzany moduł infranoża. No ja akurat użyłem infranoża w statkach, także na nim się opierałem. Podejrzany moduł tarczy. Podejrzany moduł silnika pulsacyjnego. Podejrzany moduł silników startowych. I podejrzany moduł hipernapędu. I teraz tak, mamy je podzielone na dwie grupy z tego powodu, ponieważ jeśli chodzi o tarczę i infranóż, udało mi się zdobyć maksymalne, najlepsze statystyki, jakie są dostępne. Jeśli chodzi o oba silniki i hipernapęd, udało mi się zdobyć bardzo dobre modyfikacje. Z każdej z tych 5 grup sprawdziłem po 200 ulepszeń. Także przy 200 losowaniach, no można powiedzieć losowaniach, ponieważ staty są losowe, nie udało mi się w tych 3 grupach wylosować najlepszych statystyk. Są bardzo dobre. Zresztą zaraz wam pokażę na planszy, ale niestety nie najlepsze. Dobra, przejdźmy do tego, co ja tu zdziałałem. Jak widzicie, w pierwszej rubryce mamy ulepszenia klasy S z zakresem punktowym, jak i procentowym w zasadzie, jaki wam może podnieść daną technologię. W drugiej rubryce są X-y. No widać różnicę, zwłaszcza na tarczy.
No a trzecia rubryka to już jest to, co udało mi się uzyskać. Także spauzujcie sobie, przejrzyjcie. Myślę, że warto polować jednak na te X-y. Na koniec filmu wrzucę planszę z pozostałymi rodzajami broni i ich maksymalnymi osiągami na X-ach. Także jeżeli ktoś używa jakiejkolwiek innej, będzie mógł sobie na spokojnie przejrzeć. Kiedy już mamy wszystkie nasze ulepszenia wylosowane, po trzy sztuki tych najlepszych, ewentualnie tych bardzo dobrych, musimy tylko je zamontować. I tutaj jest pies pogrzebany, ponieważ jakie umieścimy, ma znaczenie. Pokażę wam moje rozstawienie. Spójrzcie, co mi się udało wyciągnąć z tego statku. Manewrowość ponad 4000. Hipernapęd 1900. No i tutaj już potencjał obrażeń i siła starczy w miarę standardowa. 398 i 317. I teraz pokażę wam, dlaczego samo ustawienie dodatków jest tak ważne. Macie tu dwa przykłady rozłożenia dodatków. Z lewej ten zły, niepoprawny, może tak, może nie zły. No i z prawej ten w miarę właściwy. Teraz tak, czemu ten z lewej jest zły? Spójrzcie na cyfry. Jedynka oznacza, że tylko jeden slot ulepsza dany punkt. Dwójka, że z dwóch stron. No jest to dość oczywiste, ponieważ no, te trzy dwójki w środku mają i z lewej, i z prawej jakieś ulepszenie czy technologię, która je wzmacnia. Dlatego musimy się postarać w ten sposób, żeby tak jak na screenie z prawej strony, na przykładzie z prawej strony, była trójka. Ułożyć w taki sposób, żeby przynajmniej trzy technologie wzmacniały dane ulepszenie, daną technologię, no zależy jak to rozłożymy. Sprawa druga, pozwoliłem sobie wrzucić na tą grafikę również figurki, ponieważ dużo ludzi myśli, że są one po prostu ozdobami. Tak naprawdę każda z nich dodaje nam jakiś bonus. I mamy polo, manewrowość, Artemis daje nam dopalacz. Artemis można połączyć z polo, wtedy dodatkowy bonus otrzymamy. Teraz Apollo podnosi damage, Atlas zasięg hipernapędu, Nada zmniejsza koszt odpalenia. No i Null podnosi nasze tarcze. Także nie zapominajcie również o nich. Grafika, którą wrzuciłem, pochodzi ze strony nomansskyresources.com, do której link pozwolę sobie wrzucić w opisie. I serdecznie was tam odsyłam, bo jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i rzeczy, których no, sam nie wiedziałem. Tutaj wrzucam na pełen ekran rozstawienie wszystkich moich technologii oraz ich ulepszeń. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie skopiować, proszę bardzo, mam nadzieję, że się komuś przyda. A teraz wrzucę screeny z pozostałymi rodzajami broni, jakie znalazłem. Nie sądzę, że ktoś będzie używał działka fotonowego, ale te ulepszenia działają też przy broni strażników, więc spokojnie, jeżeli ktoś ją lubi, może użyć ich do niej. Dodatkowo pozwoliłem sobie wrzucić też oryginalne screeny ze strony No Man's Sky Resources, żebyście mogli przejrzeć mniej więcej, jakie tam są informacje. Uważam, że naprawdę jest warta odwiedzenia i chociaż z grubsza przejrzenia, co tam piszą, bo gość naprawdę, który to prowadzi, zna się na rzeczy. Nie wspominałem o tym, ale macie tu też rozstawienie najlepsze możliwe figurek, łącznie ze smugami silnika.
No i z grubsza to by było na tyle, jeśli chodzi o ulepszenie statku. Możemy jeszcze go zabrać sobie na wycieczkę. Weźmy się, przełączmy na kokpit, żeby zerknąć, jak to wygląda z prędkościami. W końcu się w miarę do klawiatury przyzwyczaiłem, bo cały czas na padzie grało. A także w kosmosie mamy jakieś 3000 prędkość. Myślę, że całkiem nieźle. Zerknijmy sobie na planecie, jak to będzie wyglądało. No i co? Spójrzmy, jak to wygląda. 148 jednostek, 149 w locie poziomym bez dopalacza. Z dopalaczem 843. No, trzeba przyznać, jest to spora różnica, biorąc pod uwagę, że początkowo ten statek wyciągał 300, czy może 400 jednostek. Dodatkowo nie wspomniałem o tym na filmie. Tak samo wszystkie smugi statku, które montujemy, podnoszą prędkość naszego dopalacza. Więc jeżeli chcemy mieć szybszy statek, no te smugi powinniśmy też zamontować. No i co, z mojej strony to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.